Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki film, który będzie dosyć filmem nietypowym, dlatego że byłam na spacerze i to byłam na spacerze w dwóch różnych dniach. Byłam wczoraj i dzisiaj na tym spacerze. Jednego dnia była duża cisza, jezioro było pokryte lodem, i było tak naprawdę bardzo fajny, taki spacer zrobiłam, ale miałam bardzo mało materiału jakoś nakręcone. No i mówię, nie będę robiła filmu. Ale dzisiaj, słuchajcie, wstałam rano, wiatr taki, pogoda taka depresyjna. I ja tak jak Wam kiedyś wspominałam, że ja czasami robię na przekór pogodzie, czy na przekór tej depresji. Staram się po prostu reagować. I ubrałam się i wyszłam do parku, pomimo niesprzyjającej pogody. Było naprawdę przepięknie, a to, co mnie najbardziej zszokowało, że w ciągu jednej nocy cała pokrywa lodowa z jeziora zniknęła. Zrobiła się dodatnia temperatura i po prostu był bardzo duży wiatr, jak to zazwyczaj bywa przy takich zmianach pogody, zwłaszcza takich mocnych zmianach pogody. Wtedy właśnie te wiatry nam zaczynają mocno wiać. I dzisiaj taki wiatr był i byłam również w tym parku, nakręciłam dla Was również film, bo pomyślałam sobie, że jeżeli tamte materiały jeszcze z poprzedniego dnia będą w telefonie, to postaram się Wam zlepić i zrobić taki film. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyście oglądali cały ten film, dlatego że starałam się, żeby to był film dla Was taki relaksujący. Dodałam tam również taką w miarę spokojną muzykę i myślę, że po prostu oglądając ten film odpoczniecie. Bardzo Was serdecznie zachęcam do tego typu filmu. Tym bardziej to, co Wam wspominałam, że po prostu tak dziwnie. Jednego dnia mamy lód, drugiego dnia mamy szalejące jezioro. Także to takie dosyć śmieszne było. Ja oczywiście, tak jak wspominałam, zachęcam Was do oglądania tego filmu, no ale ponieważ już na koniec tego filmu nie mam takiej kończącej sekwencji, gdzie się z Wami żegnam, to dziwnie to będzie na początku filmu, powiem Wam do zobaczenia, ale naprawdę zrelaksujcie się i poczujcie tą taką pogodę, bo przy takich zjawiskach jak wiatr, jak wiecie, jak po prostu, ja przynajmniej tak lubię, bo taka się czuję wtedy zjednoczona z tą przyrodą. Zachęcam i po raz kolejny. Trzymajcie się, cześć! Słuchajcie, jest ogromny wiatr. Ja po prostu w tej chwili idę nad jezioro, mam ubrany kaptur, ale wydaje mi się, że każda pogoda jest sprzyja spacerom. Nie będę Wam tutaj te akurat śmietniki będę pokazywać, ale pójdziemy na pomost. Pomost, który jest piętrowym, więc pójdziemy na najwyższe piętro. Nie wiem jak Wy, ale ja czasami lubię poczuć taki mocny wiatr. Za chwilę go Wam po prostu pokażę. Sami musicie przyznać, że również taka przysłowiowo brzydka pogoda ma swoje uroki i to jest kwestia tylko ubrania się odpowiednio. Ja mam w tej chwili kaptur na głowie, wiatr wieje, ale muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fantastyczny widok.
Jest fantastycznie. Uwielbiam ten pomost podwójny, dlatego że ja się wtedy czuję jak na statku, dlatego że mam po prostu tą wodę w tak dużej perspektywie. Jak widzicie, fale są dosyć duże. Ale jest po prostu cudownie. Cudownie. Ten pokażę Wam. Tu słońce, widzicie, tak nieśmiało chce z tych chmur wyjść, ale nie ma na to szansy. Jest za dużo chmur. Zaraz Wam pokażę. Tutaj są oczywiście... Ale wieje, ja nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale jest po prostu, wbrew pozorom, jest, muszę trzymać aż mocno telefon, żeby mi nie wypadł z rąk. Zobaczcie, ile ptactwa tutaj się schroniło do zatoki i te rybitwy, te latające również siedzą na wodzie. Widocznie jest za silny wiatr i one nie bardzo mają ochotę latać, wcale im się nie dziwię. Zobaczcie, jak tam z perspektywy, jak widać, jak te fale uderzają. Nie wiem, czy to widzicie, te fale uderzają o te betonowe tutaj obrzeża. Jest naprawdę fajnie. A ten pomost jest tutaj, ja jestem przy zamku naszym królewskim w parku. Jest naprawdę fantastycznie. Tam z daleka widać wieżę naszego kościoła mariackiego. Cudnie. W tej chwili czuję się, jakbym była, słuchajcie, nad morzem. Po prostu jest tak duża fala. Ale ja mam ubrany kaptur, mam dobrą kurtkę puchową i muszę Wam powiedzieć, że ja tego wiatru nie odczuwam. Natomiast zobaczcie, jak pięknie, spektakularnie tutaj można po prostu te widoki podziwiać. I nawet w tak pochmurny, paskudny dzień, jak przysłowiowo mówimy, potocznie może nie przysłowiowo mówimy, że jest paskudny dzień, no to wydaje mi się, że wygląda to naprawdę przepięknie. I gdybyśmy siedzieli w domu, no to po prostu byśmy nie mogli tego poczuć, tego wiatru, tego wszystkiego, tak jak w tej chwili tutaj ja mam okazję podziwiać te wszystkie widoki. Jest po prostu przecudnie. Ja uwielbiam takie klimaty. O, słuchajcie, muszę uciekać, bo mi po prostu... Thank you.
jeszcze śnieg leży, bo nie wiem, czy mi uwierzycie, ale to ten wiatr między innymi jest spowodowany zmianą pogody, dlatego że jeszcze wczoraj byłam na spacerze i jezioro było zamarznięte. Jak dam radę, to pokażę Wam przebitki, jak wyglądało nasze jezioro wczoraj. I to jest aż nieprawdopodobne. Jesteśmy tutaj nad jeziorem w parku w Szczecinku. Park w Szczecinku jest naprawdę bardzo ładny. Przeszedł rewitalizację. Jest zrobiony wyjątkowo piękny i jest to bardzo taki park, który jest naprawdę aktywny w sensie takim, że on po prostu żyje. Żyje dlatego, że i bardzo dużo ludzi spaceruje, bardzo dużo ludzi uprawia tutaj sport. Po prostu spacerują rodzice z małymi dziećmi. Ja to uwielbiam, że po prostu tutaj wszyscy korzystają z tej publicznej przestrzeni i każdy tutaj się czuje naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Dzisiaj jest zimno. Dzisiaj, o widzicie, tutaj na tle tego jeziora jestem. Dzisiaj jest zimno, chłodno, ale to co Wam mówiłam, jeżeli się przygotowujemy do tego takiego, no do tych dni, które są takie najbardziej, ja nie bardzo wiem, słuchajcie, gubię się, gdzie mam patrzeć, ale chyba tutaj już w tą kamerkę, żeby patrzeć na Was, to przygotujmy się do takich dni i chyba najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć tej takiej ciemności, która jest w domu, bo w taką
pogodę. W domu jest dosyć ciemno, natomiast jak wyjdziemy na zewnątrz, to naprawdę jest zupełnie inne światło, poza tym jest inne powietrze. Nie ma ponoć złej pogody, zawsze trzeba się po prostu tylko odpowiednio do tej pogody ubrać i po prostu zawsze może być ciepło. Dzisiaj jest wbrew pozorom dosyć przyjemny dzień, dlatego że nie ma wiatru. Ja stoję, widzicie, na otwartej przestrzeni, zresztą widzicie tutaj to jezioro. No i nie ma takiego wiatru, więc mogę sobie pozwolić, że nawet kaptura nie nakładam, bo jest całkiem sympatycznie. Ale przejdźmy się trochę po tym parku, pokażę Wam, jak jest piękny, nawet o tej porze roku i nawet wtedy, kiedy jest po prostu szaro, buro i nijako. Jezioro jest zamarznięte, no ale nie ma tak silnego mrozu, chociaż tam widzę, dzieciaki niestety latają po tej wodzie. No, nie jest to fajne. Ale musicie przyznać, że całkiem pięknie to wszystko wygląda. Nie jest to brzydkie, nie jest to depresyjne. Widoki są przepiękne, więc nawet w taką pochmurną pogodę sami widzicie, jak jest szaro. No i co? I trzeba przyznać tym stylistom wnętrz, że szary kolor jest jednak kolorem pięknym.